Siemanko, mamy kolejny nowy dzionek. Jedziemy z drugim dniem, z nowym contentem z Brawl Stars, gdzie idziemy od 0 do 70 poziomu karnetu. Dziś będzie trudno o tikety, bo będę szedł jak furia, atakował wszystkich bez zastanowienia, więc może być ciężko cokolwiek ugrać, ale postaram się wykonać jakieś zadania. To tyle, patrzcie, jest za mną, jaka piękna pogoda, wiosna w końcu wraca. Życzę wam wszystkim dużo słoneczka, uśmiechów na twarzy i... Let's go to Brawl Stars! To jesteśmy w Brawlu, moi mili państwo. Życzcie powodzenia. Tak jak powiedziałem, Furia, będę atakował z Furią. Gramy nowym zadymiarzem, którego dropnęliśmy wczoraj. I zagramy, jak widzicie, jest tu dużo do wykonania, ale tutaj 1000 tiketów jest za wygranie 15 bitw w ładunku. Ładunek to chodzi o to, że musimy przypilnować, żeby ładunek nasz doszedł do końca i wyniszczać wszystkich, więc to będzie moim zdaniem idealne. Dobra, mniej gadania, pamiętajcie o łapeczkach. Lecim na Szczecin. Go! Życzcie, trzymajcie kciuki, żebym jak najwięcej, wiecie, ogarnął tych tiketów, żeby Oluś był zadowolony. Dobra, troszkę jedziemy z koksikiem. Na razie nie mam żadnych dodatkowych. A w ogóle grom bardzo podobny jest do jednego zadymiarza. Dawaj, 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 dawaj. Muszę atakować z daleka. Z Furią to nie znaczy, że będę podbiegał do... Aj! Do innych, bo on atakuje z... Na przykład możemy się schować za czymś i on przerzuca z, ponad przeszkodą. Tu trzymają, dobrze. Ja tu będę go osłaniał. Dobrze! Dawać! Jodę z nimi! Uciekaj mi stąd! Dobrze, bombka... Aj, nie trafiłem nikogo. Tam się schowałeś. No, szybciej. Nie wiem, z Furią nie uciekać, ale muszę troszeczkę... Oh no! Chyba to przegramy. Tylko nie wiem, czemu startujemy od nowa, czy można zniszczyć ładunek. A nie, wygraliśmy. Dobrze, kamion! Pierwsze zwycięstwo jest. Nie wiem, ilu pokonałem. Zobaczmy, za co dostaniemy punkciory, tylko za to. Czyli jeszcze nie doszło nam wyzwanie z nowym zadymierzem. Zagraj ponownie. Jedziemy z koksikiem dalej. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli, jaki sposób mam pokonywać zadania. W następnym myślę, że będzie, bo teraz miało być chowanego, ale myślę, że w następnym będzie chowany, a nie we wszystkich misjach się to da. Lecimy, lecimy. Atak! Atak! Aj. Bumka! Ach. Tam nasi pilnują, jedzie z koksikiem. Ja wracam tu rozwalać przeciwników. Tylko pytanie, czy ten ładunek jedzie, jeżeli jest w pobliżu ktoś z danej drużyny, czy on sam jedzie? Ej, no! Dawaj, dawać. Zaraz przejdziemy. Szybciej się odradzaj, chłopie. Jedziemy z koksikiem. Dobra. Ich się pojazd nie porusza. Idźcie tam, ja będę tu pilnował. O nie, najgorzej. Ładunek ustawił i to powoduje, że jest w zasięgu. Dobrze, rozwalony. Ej, Rico! Spadowa! Jeszcze jeden i go nie ma. Aj! Ach, ale jest, mamy to, czyli druga gra i drugie zwycięstwo. I najlepszy kto? Ja! Czyli Oluś i tatuś, czyli tatuś bez Olusia, bo Oluś jest w szkole, ja zbieram mu tikety. Dobra, myślę, że jeszcze jedną gierkę tu zagramy w to.
bo nie będziemy was przecież 10 gierek z jednego nie będziemy zanudzać, zagramy w coś innego, na przykład jeden z 10, jak ja to nazywam, i tam zobaczymy, co on potrafi. Czy będzie z furią mógł atakować, tak, a może zmienimy zadymiarza, za którego są zadania. Może tak zrobimy, bardzo w ogóle podoba mi się grom, a wam jak się podoba? No dawaj, 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 dawaj. Dobrze. Jeszcze jeden. Nara! A nie, nie trafiłem go. Szkoda, że... Dobrze, teraz go trafiłem. Ty tam pilnuj, ja ci tam podrzucę. Szkoda, że tylko po linii prostej, czyli jak jest po skosie od upadku, to nic to nie daje. Dobrze. Dobrze. Mi się wydaje, że też łatwiej mi się gra, bo on ma strasznie niski poziom. Bo jakbym wziął Edgara, to już by nie było tak różowo. Ej! O, robcia. O, tak furi! O nie! Najgorzej. Szybko, panowie! Do taką! Są coraz bliżej, czyżby pierwsza przegrana? Dobra, dobra. Dobra, dojeżdżamy. Ja idę tu atakować. Spadowa! Tak jest, kamion. 3 gry i 3 zwycięstwa, ale tak jak mówię, pewnie. I znowuż kto najlepszy? Dobra, lecimy teraz z innym koksikiem. Już mamy 3. rangę. Niestety musimy wyjść, troszkę tiketów zebraliśmy. Niestety nara nara, wychodzę i teraz zobaczmy, kto tu ma zadać najwięcej obrażeń. Squeak. Griff. 8-bitowiec, wygraj nie. Pokonaj przeciwników, to też się nadaje. A może wiem, kim zagram. Zadaj 16 tysięcy obrażeń, czy 160 tysięcy obrażeń, punktów. Krukiem jedziemy, ale zagramy one. Gra solo. Jadę z koksikiem. Myślę, że będzie dobrze. Let's go. Pamiętajcie, mam swój, chociaż on z daleka strzela, ale spowalnia przeciwników swoją trucizną, więc to też jest idealny do tego sposobu. Dobra, ale miałem atakować. Dobra, i widzę tam kogoś. Chodź tutaj. Jeśli... Nie mogę za blisko do niego podchodzić, ale teraz go spowolnimy. Ej, mówiłem nie za blisko! Aj! Błąd nowicjusza. Chociaż nie jestem nowicjuszem, tylko sporo nie grałem, tylko zapomniałem, do niektórych postaci, mimo że mamy atakować z furią, nie możemy podchodzić, bo oni zadają mocne ciosy z bliska. Wyjście, zagramy jeszcze raz. I dwa pucharki mi zabrało. Dobrze, Olek tego nie widzi. Ale pierwsze 6 tysięcy zdobyte punktów obrażeń. Lecim dalej. Dobra, zwierzymy tu. Ciach, 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 ciach. Mam 3 ładunki specjalne, które spowalniają. Ładunek główny, który też spowalnia, wystrzeliwuje w koło i wszystkich spowalnia. No, tu do tego można bliżej podchodzić, bo jego strzały chyba są mocniejsze. A nie! Boziu, co ja zrobiłem? Oh my god, tak nie. Czyli to atak z furią na razie mi nie wychodzi. I jeszcze jedna próba. Życzę mi powodzenia, żebym to rozwygrał. Jednak lepiej jest się przyczaić, zaatakować z przyczajki. Ale takim mam teraz zadanie, żeby atakować. Za dużo pucharków pewnie na tym stracę, niektórym wam zależy. Muszę uciekać od jej rączek. O! Nie! Z dwóch stron mnie wzięli. Jedźcie, dawać. Lecimy dalej z koksikiem. Kolejna gra. A co ja dałem wyjście? Nie, myślałem. Dobra, jak nie teraz, to nigdy.
To może pozbieramy troszeczkę ze skrzyneczek, żeby mieć więcej mocy. Nie odpaść po dwóch strzałach. I zaraz będziemy atakować, tylko teraz pewnie się ktoś tu czai. Dobra, jesteś tu. No. Tak jest, mamy go. Pierwszą mamy z furią. O, tu mamy, tu to może troszkę. Super. I jadę atakować, szukamy następnego. O, ostatnio ten mnie pokonał. Muszę spadać stąd, bo armatka mnie atakuje. Co prawda, że to nie jest takie typowe. Nie! Ona ma taki daleki zasięg? No, gdzie tu ktoś jest? Tu pewnie się chowa. Ja mam z furią atakować. I tak nieźle, trzeci. Dobra, zagramy jeszcze kimś innym, może. Albo nie, jeszcze raz. Edgarem troszkę odbiłem pucharków. Nie Edgarem, tylko. Ja muszę, krukiem. Mylą mi się, ty pyznacie! Trzymajcie kciukory dalej. Na co ty czekasz, chłopie, bo widzów zanudzisz. O, zaraz nam dojdzie po jednym, będzie 250 tiketów. Zobaczymy, ile w sumie mamy. Ej, wygraj 8 bitw. No tak, bo tu się wygrywa, jak się jest minimum czwarty. Zagraj ponownie, czyli jedno zadanie wykonamy. 10 gier pod rząd. Dobra. Zbieramy chwilkę. Już tam widzę ochotnika do walki. O, on ma mocne strzały, trzeba uważać. Tu go zaraz zwolnimy. Ej! Dobrze, taki. Uż, wiedziałem, że ma tą. Zapomniałem, że to jest takie czaderskie, że przebija skałę i atakuje. Dobra, wychodzimy z tego. Mili Państwo, jedno zadanie osiągnięte. Raptem 20 tysięcy zgarnęliśmy. Wychodzimy i ostatnio sprawdzimy, ile ma. Siódmy poziom mamy, czyli Oluś ma do otwarcia na razie tylko jedną skrzynkę. Nie może być. Lecimy dalej. Starcie solo. Co tutaj mamy? Zadymiarze. Nie, wejdziemy w karneciki. Misje. I co tutaj? Zadaj 60 tysięcy. Zadanie dnia spróbujemy zrobić. Ale to zrobimy naszym nowym kolegom. Czyli atakujemy dalej z furią. Tylko wybieramy zadymiarza. I gdzie jest Grom? Groma, wybierz. Let's go in the flow! Czy to będzie ostatnia gierka na dzisiaj? Zobaczymy, jak coś. Widzimy się chyba jutro. Jutro sobota. Więc filmik się pojawi wcześniej. O, już wszyscy rozwaleni? A nie, tu jesteś. No, pierwszy gol! Ale nie tak szybko strzelajcie, bo ja tu mam dużo obrażeń zadawać. Aj, 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 po co ja tam wychodzę? Aj, zmarnowałem bombkę. Dobra, tu się przyczajmy i atakujemy. No i po wszystkim, nie no, to była szybka gra. Tak jak mówiłem wcześniej, chyba to jest dlatego tak, bo ma niski poziom Grom i dlatego tak łatwo to idzie. Dopiero czwarty, pokonaj 15 przeciwników. Wygraj 8 bit, zadaj. O, trzeba było to od razu, byśmy mieli więcej. Zagraj ponownie. Więcej tiketów. Ej, Oluś by miał więcej skrzyneczek. Czyli Olusiek pewnie dopiero za parę chwil będzie otwierał. Nie w następnym odcinku, tylko może na następnym. Chyba że w następnym jakoś ogarniemy dużo. Subcio. O, nawet nie wiedziałem, że ten super atak powoduje, że rozwalają się też przeszkody, co jest bardzo fajne. Ej, uciekaj stąd. Ja się, ależ mną potargali, ale jest brama. Kolejny punkcik. Dobra, ostatnio, ale to jest to najlepsze. Yeah!
Lecimy dalej! Piąty poziom i zaraz będzie się coraz trudniej grało. Tikety, zagramy jeszcze raz. Lecimy. To jest ostatnia gra, myślę. Jak skończę, zobaczymy, ile nam brakuje jeszcze do kolejnego poziomu i kolejnej skrzyneczki, żeby Oluś był zadowolony i mógł dużo otwierać. I miał takie szczęście jak ostatnio, gdzie trafił groma. No i nie, bez sensu, znowu bombę. Oj, tak mało zniszczyła. A tak, a tak. Ten z podwójnym. Ej! Ich jest dwóch, a ja sam. Ach. Ale obrażenia zadaje, więc to jest najważniejsze. To czy nas strzelą teraz gola? Nie, blokuj tutaj. Blokuj. Dobrze. Atak, atak. Trochę z przyczajki. Ja miałem atakować jak furia. Oj, jak ja go nie lubię. No i gramy o zwycięstwo. Czyli pierwsza porażka. Uuu, jak tu strzelił na długi prawy ruch. Szybcio. A nie tu. Zaraz mnie rozwali. Oj, strzelam teraz bramę, coś czuję. Aj, tak, 1-1. Mamy minutę do końca, zanim poznikają wszystkie przeszkody. O, chyba się jeden zbagował, bo mi się nie rusza. Dobrze. Jeszcze jeden atak i go niszczysz, tak jest. Może ja spróbuję strzelić. Ach! Chciałem super strzała zrobić, bo już mi się naładowało. Super uderzenie. Dobra, tylko tą piłę. Za, nie zahipnotyzował, tylko zblokował mnie tym swoim młoteczkiem. Ojej, moja wina. Niestety, na koniec przegrana. No, zdarza się, ale jest. Pokonaj 15 przeciwników. Dziękuję. Czyli kolejne zadanie wykonane. No to tyle. Sprawdźmy. Tutaj ciach. Mamy 8 poziom. Czyli Oluś ma 2 skrzyneczki już do otwarcia. Czyli w następnym odcinku będzie pewnie 3/4, więc Oluś otworzy. Jutro z nim zagram. To dużo jutra. Trzymajcie się cieplutko. Nara, nara!